24 listopada tego roku to była znacząca data dla co najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu tysięcy polskich firm transportowych, które miały w sądach złożone przez kierowców roszczenia o wypłatę rzekomo należnych ryczałtów. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jak gdyby podważa konstytucyjność tej podstawy prawnej tych wszystkich roszczeń, a w związku z tym należy domniemywać, że wszystkie one zostaną rozstrzygnięte na korzyść przewoźnika. Nowej Ecostralis jest to pojazd, w którym przede wszystkim skupiliśmy się na ograniczeniu kosztów eksploatacji pojazdu. Przede wszystkim dzięki istotnemu zredukowaniu zużycia paliwa, aż o ponad 11%. Tutaj mamy przekonstruowany cały układ napędowy, mamy nową skrzynię, mamy tempomat predyktywny, mamy niskie opory toczenia dzięki nowym oponom. Dodatkowo do tego TCO również redukujemy dzięki nowym zestawom usług TCO 2 Lite. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego przygotowują kilka pakietów zmian, które w praktyce będą dotyczyły transportu drogowego. Aktualnie prowadzone są zmiany dotyczące badań technicznych, natomiast wiemy, że będzie duża zmiana ustawy o ruchu drogowym oraz o transporcie drogowym, która dotyczyć będzie głównie pojazdów do 3,5 tony, ich odpowiedzialności za przeważenia pojazdów, odpowiedzialności nadawców czy zleceniodawców, także za pewne nieprawidłowe informacje podawane w listach przewozowych, zleceniach, jak również zmiana sposobu nakładania kar w przypadku przekroczeń nacisków osi.